tylko pamiętajcie, że... Ale super. Ale Adama Łysza nie zobaczyliśmy. Wszystko tu jest. Wszystko. Witajcie w nowym vlogu. Cześć. Jeżeli nie oglądaliśmy się naszych wcześniejszych odcinków, dzisiejszy vlog to już chyba numer... 4. Tak. To są vlogi nasze z Białki Tatrzańskiej. Pierwszy był... Z Krakowa. Drugi. Terma Bania. Trzeci. Gubałówka. A, Gubałówka, tak. Gubałówka, wjazd, no i takie spacery, tam Witów też był. A no i dzisiaj... przyszedł czas na Zakopane w końcu. Tak, tak naprawdę to chcieliśmy zrobić to Zakopane już wcześniej, ale niestety, no wiecie jak to jest, po górach się chodzi dużo, więc już jak się zrobi tam te 8-10 km, to nie zawsze już się ma chęci, żeby zrobić coś więcej. Dlatego dzisiaj już zabieramy Was do Zakopanego. No dobra. Teraz idziemy na Kropówki. Dawno tam nas nie było, prawda? No, chyba z 2 lata temu byliśmy ostatni raz. No, chyba 2021. A? W COVID-zie. Z Aha, dziewczynami. No faktycznie. Z naszymi... A, z COVID-u nic nie pamiętam. To jedziemy. Idziemy. Co mam ochotę na włoskiego loda? Były tam może? Włoskie? No, to kapani siedzi i je loda włoskiego. Gdzie? Loda, gdzie? Na przystanku. No ale gdzie chcesz je znaleźć? Tutaj no, widać, że jest... Zobaczcie, tu metro w Zakopanem. Szartuję. To było przejście podziemne, więc musimy teraz nim przejść, żeby przejść na Krupówki. Teraz zobaczymy. Okej, okay, idziemy w dół tutaj. I wychodzimy z tunelu już. Dobra, mamy ich i my. Cała Polska w tym roku filmowała właśnie tę kapelę. Krupówki jak zawsze zatłoczone. Pamiętacie takiego niedźwiadka z Zakopanego w Zadarze, którego sfilmowaliśmy? Mówię wam, on podróżuje po całym świecie. Zobaczcie, przyjechał do dzisiaj na Krupówki znowu. Wrócił do swojej ojczyzny. Sanktuarium Świętej Rodziny na Krupówkach. Oczywiście nie pójdziemy wszędzie, bo pamiętajcie, że... Ale super, nie ma problemu. Właśnie dostaliśmy z balonika. Słuchajcie, nie pójdziemy wszędzie... Z tym patrolem. Ono. Nie pójdziemy wszędzie, gdzie warto iść w Zakopanem, bo to nie jest nasz pierwszy raz w Zakopanem. My tak bardziej sobie spędzamy teraz czas, żeby tutaj pochodzić, odpoczywać. Ale pamiętajcie, że w Zakopanem jest bardzo dużo miejsc, które warto zobaczyć. Na przykład Muzeum Zakopiańskie, Willę Adma Szymanowskiego, co tam jeszcze, Teatr Wilkacego, Muzeum Dudy Gracza. No także tu jest troszeczkę do zobaczenia takiego dla ducha. Sama ta fajna. Mieliśmy sobie zapiekankę z kebabem. To jest jedna duża zapiekanka przepróbowana na pół. Tradycyjna góralska zapiekanka z kebabem na Krupówkach. Znajdujemy się teraz już pod Gubałówką, na takim targu. Tu można dostać naprawdę wszystko, więc będziecie mogli sobie zobaczyć. Może też trochę pokażemy jakiś cen produktów, albo jakichś wytworów, albo co tam jeszcze są do ciuciupagi na pewno, obrazy. Flamingi pluszowe na przykład są jeszcze. Wszystko tu jest, wszystko.
Teraz będę prawdziwym góralem. Z atrakcji z Zakopanem oczywiście również polski i słowacki spływ przełomem Dunajca. To jest najczęściej już całodniowa wyprawa. To są już inne tutaj i to mniej więcej tak na cały dzień kosztuje 170 zł za osobę dorosłą, ale w tym już jest też zamek Czorsztyn, no i to już jest od godziny chyba do 9 do 17 cała taka impreza wielka. A za mną dolna stacja kolejki na Głubołówkę, można się przejechać, 26 zł bodajże w dwie strony. Stoimy pod wielkim krokiem, ale Adama Małysza nie zobaczyliśmy. Na stary cmentarz przy przejunkasowym Brzycku. Na tym cmentarzu leżą pochowani zasłużeni ludzie dla Zakopanego. Okej. Okay. Tymi ujęciami żegnamy się z Wami i żegnamy się z Zakopanem. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.